Witam Was serdecznie. W tym filmie chciałbym krótko opowiedzieć o DLNA, Digital Living Network Alliance, czyli o standardzie umożliwiającym dostęp do filmów, zdjęć i muzyki w naszym na przykład smartfonie, tablecie i tym podobnym poprzez na przykład telewizor, który posiadamy i jest podłączony do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Oczywiście telewizor też musi wspierać technologię, czyli ten standard DLNA, Digital Living Network Alliance. Po co to i co to daje? Ten standard umożliwia nam korzystanie ze smartfona, tableta albo na przykład komputera, laptopa jako centrum, w którym mamy jakieś filmy, zdjęcia, muzykę i chcemy je na przykład wyświetlić na telewizorze. Po pierwsze, telewizor musi być wpięty w sieć. Czy kablową, czy bezprzewodową, nie jest to istotne. To jest jedna rzecz. Wystarczy wejść sobie w menu, czyli tu w setting na pilocie. Przepraszam, nie setting, pomyłka. Tu jest input, czyli chodzi o źródło. Źródło, skąd ma pobierać sygnał. Jak widzicie, tutaj mamy różne źródła. Antena, tam jakiś pendrive, HDMI, AV i jeszcze jakieś tam inne wyjścia. Nie ma wśród nich żadnego serwera, na którym mamy na przykład jakieś zdjęcia, muzykę i tym podobne. W związku z tym w naszym smartfonie Samsung Galaxy S4, jaki tu posiadamy, wystarczy, że jesteśmy podłączeni do tej samej sieci lokalnej, do której jest podpięty nasz telewizor, czyli na przykład do routera. Wystarczy, że sobie przejdziemy do ustawień. To jest te oto menu, tutaj ta kulka u góry. I w połączeniach przejdziemy na sądu i tu jest taka opcja jak urządzenia w pobliżu. Udostępnij pliki multimedialne innym urządzeniom, czyli dokładnie to, do czego jest standard DLNA. Gdy wejdziemy sobie w to ustawienie, mamy tu opcję, co chcemy udostępniać. Możemy sobie wszystko pozaznaczać, na przykład możemy zaznaczyć tylko filmy. Lista dozwolonych urządzeń. Tu już mamy, wyskoczył nam na telefonie komunikat o tym urządzeniu. Ja już zaakceptowałem to urządzenie, dlatego tu jest. Tutaj niedozwolonych, czyli urządzeń na przykład innego typu, które próbują się dostać do naszego smartfona po DLNA, będące w tej samej sieci. Tu akurat jest Windows Media Player z któregoś z komputerów. Akurat tu nie zaakceptowałem. Pobierz do, karta pamięci. Nie wiem za bardzo, co tutaj pobierać do, ale nieistotne. Być może można pobrać sobie jakieś pliki z innych urządzeń. Przesyłanie z innych urządzeń. Zawsze pytaj. Przesłane z innych urządzeń. Przepraszam. Ok, tak więc włączamy sobie tą funkcję. Urządzenia w pobliżu już są wykryte. Można sobie tutaj zejść w dół i zobaczyć uporządkowanie plików do udostępniania. Ok. Tutaj już więcej nie zrobimy. Czyli teraz nasz telefon jest takim serwerem plików w podziale na filmy, muzyka i zdjęcie. I teraz w naszym pilocie od telewizora klikamy sobie input. I jak widać, pojawiła nam się nowa pozycja. Mobile, czyli chodzi o urządzenie mobilne, Galaxy i DLNA, czyli Digital Living Network Alliance, czyli ta technologia jest zastosowana. I wystarczy, że ze smartfonem już kompletnie nic nie robimy. Teraz za pomocą pilota przechodzimy sobie na to oto urządzenie i nasz telewizor bezprzewodowo będzie łączył się z zawartością, która jest w naszym smartfonie. Oczywiście tak samo może to być tablet, może to być laptop z odpowiednim oprogramowaniem.
i kartą Wi-Fi, które wspierają DLNA. Gdybyśmy chcieli sobie oczywiście wejść do jakiegoś filmu, do katalogu filmy, przepraszam, bo w nim będziemy mieli wszystkie filmy, jakie znajdują się w smartfonie, to bierzemy sobie, wybieramy, jest ich tutaj dość sporo, jak widać. Weźmy sobie może o jakąś piosenkę, znaczy teledysk. Jak widać, możemy sobie tutaj puszczać ze smartfona, co sobie chcemy, bezprzewodowo. Przejdźmy wstecz. Oczywiście filmy pełnometrażowe także. Muzyka. Możemy tutaj w telewizorze, tu jest akurat telewizor LG. Można sobie tutaj stworzyć, zaznacz odtwarzanie, jeżeli zielony naciśniemy. Więc na przykład naciskamy sobie ten zielony guzik. I możemy zaznaczyć kilka piosenek, które chcemy, żeby nam sobie leciały. Na przykład tą i tą. Czerwony guzik, otwórz. I naciskamy. I obydwie piosenki, teledyski. Nie, to są piosenki, będą sobie bez problemu lecieć. Możemy oczywiście przerzucić na następną. OK. Co tu jeszcze możemy sobie zrobić? Możemy oczywiście przejść jeszcze o katalog wyżej do zdjęć i przeglądać sobie zdjęcia. U góry mamy oczywiście nazwę naszego smartfona. Zdjęcia. Są tu jakieś zdjęcia. I w telewizorze możemy sobie poprzeglądać zdjęcia, które na przykład wykonaliśmy. Tu na dole jest takie play, to możemy zrobić sobie pokaz filmów. Tu możemy razem z muzyką w tle sobie uruchomić. Przeglądać sobie powiedzmy zdjęcia. Tak więc jak widzicie, możliwości wykorzystania DLNA są dosyć spore. I działa to wszystko naprawdę szybko i sprawnie. Tak więc. Tak więc wszystkim polecam korzystanie z jednej z trzech technologii, jakie są zastosowane w najnowszych urządzeniach. Czy to jest Wi-Fi Direct, czy to jest Miracast Screen Sharing, albo na przykład jeszcze inna opcja DLNA, czyli to, co teraz widzieliście. Trzy opcje są, z trzech opcji można korzystać, to znaczy bezprzewodowo przesyłać obraz, wizję lub fonię na jeden z nowszych telewizorów, które posiadają wbudowaną kartę Wi-Fi i oczywiście obsługują tą daną technologię. Tylko w przypadku DLNA nie jest potrzebna karta Wi-Fi. Tutaj wystarczy, że telewizor jest kablem podpięty do routera, a na przykład smartfon bezprzewodowo łączy się z routerem i w ten sposób nawiązywana jest komunikacja DLNA. Tak więc myślę, że chyba wszystko jest jasne i nie trzeba więcej opisywać. Na samym końcu, jeżeli już skończymy, możemy oczywiście wyłączyć funkcję urządzenia w pobliżu. W ten sposób nie będą widoczne pliki na naszym telewizorze, ale też na innych urządzeniach, do których zezwoliliśmy w ustawieniach. Pozdrawiam.